Siemanko ludziska, tu Sali-san. Witam was z powrotem w Eleksie. Skończyliśmy tutaj rozmawiać w poprzednim odcinku z Durasem. I praktycznie przespałem się chociaż tą jedną nockę, bo nie będę łaził gdzieś tu w nocy, bo będę szukał ile wlezie. Czegoś, czego jeszcze po prostu nie poznałem w tym mieście i wolę na ciemno nie łazić, więc... Teraz mamy rano, przynajmniej lepiej, to przynajmniej będzie wszystko widać. Tu mamy jakiś Witaj, przybyszu. Mam nadzieję, że traktowano cię dobrze. Nie. Goliet zawsze stał otworem przed poszukującymi schronienia. Tak, jasne. Ale czasy są ciężkie, a oczywiście wojna sprzyja nieufności. Czy? Moim zdaniem, wolni ludzie powinni zjednoczyć siły w walce przeciwko albom. Tak, jak mi się będzie chciało. Pójdź mnie ludzka podejrzliwość. Pójdź mnie ludzka podejrzliwość. A powinna. Podejrzenia rodzą pomówienia. A słowa mogą przejść w czyny. Nie ci świeci. Po co utrudniać sobie życie? Jeśli chcesz, by ludzie ci zaufali, pomóż im znaleźć ku temu powody. Kiedy zyskasz przychylność, ich drzwi staną przed tobą otworem. Będziesz miał gdzie się zatrzymać i dostaniesz szansę, by stać się ale jednym. Ale się uśmiechł. Twój trud zostanie wynagrodzony. Ten uśmiech jest podejrzany. Wierzą w prawo do kolejnej szansy. Od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Na pewno od ciebie nie. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Cormac. Jestem naczelnikiem klanu Młota. Każdy z klanów ma określony talent. Naszym jest magia. Dar, który trafił do nas we właściwym momencie. Dowód na to, że planeta potrzebowała strażników i wybrała właśnie nas. Nasze ciała kanalizują moc umożliwiającą walkę z maszynami kleryków. Moc, którą daje nam mana, nie zna granic. Mimo to wydaje się naturalna. Trudno uwierzyć, że magię udostępniono nam ledwie pokolenie temu. Dopiero co zaczęliśmy ją badać. Klan Młota uczynił z tych badań swój naczelny cel. Co sądzisz o waszych prawach? Przestrzeganie praw to nasz obowiązek. Mówi nam, kim jesteśmy. Mm-hmm. Ich interpretacja wymaga jednak większej rozwagi. Śmierć lub wygnanie nie powinny być jedynymi karami. Skruchę należy doceniać. Wyrozumiałość pozwoliłaby nam uratować wartościowych ludzi. A ci niewartościowie to co? Let them die? Uważasz, że berserkowie są zbyt surowi? Zaangażowani, nie surowi. Czasem zaangażowanie czyni nas ślepymi na inne sposoby myślenia. Wyobraź sobie, co by było, gdyby berserkom udało się ulepszyć maną, broń energetyczną kleryków albo materiały wybuchowe banitów. Kto zdołałby nas wtedy powstrzymać? Zdaniem Angrima, zawierzenie technologii może nas zniszczyć. Zastanawiam się, czy zbyt kurczowe trzymanie się prawa nie będzie miało podobnych skutków. Koniec końców byli tacy, którzy wyrzekali się magii jako sprzecznej z naturą. Tymczasem właśnie magia jest tym, co ją chroni. Bez względu na moje zdanie, musimy przestrzegać obowiązujących praw. A my stoimy na deszczu. Nie tego zmoknę jak... Kura. Czy między klanami panuje niezgoda? Chodź, tak jest. Wystarczy dać jakiejś grupie nazwę, a wykorzysta ją jako powód do kłótni z innymi. Pomimo różnic, wszyscy jesteśmy berserkami. Każdemu, kto o tym zapomina, należy przypomnieć, wobec jakich wartości powinien ty zapomniałeś się ogolić. Więc każ im się zamknąć. Brzmisz jak Angrim. Sądzisz, że prawo ma nam służyć do zatykania ust tym, którzy ośmielają się mieć własne zdanie? No. Ja uważam, że powinniśmy starać się przekonać wszystkich, że w naszej sprawie najbardziej przysłuży się współpraca. Wystarczy... Ciągle to powtarzam. Jebnąć go w twarz, no.
Może i posłuchają mnie, jakim wrąbie. Może posłuchają mnie. Zwłaszcza jak wyglądam jak jakiś czy mógłbyś skazaniec. Mi przysługę i porozmawiać z Eldurem? Słyszałem, jak wypowiada się przeciw klanowi żelaza. Nie wiem, co wywołało jego gniew. Znajdziesz go wśród ogrodników, w ich domu. Będę wdzięczny, jeśli dowiesz się, co go rozzłościło. Tak. Zanim cała sprawa przybierze niewłaściwy obrót. Czy tutaj ludzie raczej nie zbyt lubią mnie, jak im wchodzę do domu. Od razu wyciągają broń i każą mi zjeb papier. Więc raczej, no. But I will try. To bardziej brzmiało jakby ktoś zjadał niż ciągnął. Ziemniole! W zasadzie. Tak? Nie teraz. Tak? Nie teraz. Uniwersalna odpowiedź każdego NPC-ta, który nie ma dialogu. Co by tu jeszcze chcę wziąć? Trzeba lecieć tutaj. No co on robi? No tutaj coś jeszcze. Biegaj, 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 biegaj. Ja mam wciśnięty ten shift. Co ja tu jeszcze ominąłem? Nawet nie jest... Niczego nie próbuj. O, nawet nie jest... Nawet nie pisałem, że mam berserkier. No o! No co za to? Weź kurde, odsuń się. No, co ty robisz? No, patrz się, kurde, no, zawadza mi drogę, co za baba. Ty tylko ich opatrujesz. Ja chcę im dać szansę na obronę. Jeśli mi się uda, nie będzie więcej ranek. Jo? Masz taką gwarancję? Daś se uciąć głowę za to? Ja bym, czy raczej nie. Co masz tam w pudle? Dasz trochę? Będzie papierosy. No, zapomniałem, ja obkradłem wszystko. Z lasu, bardziej. A co tutaj? Takie specy, jakieś przejście, takie krótsze, no. Tu chyba jakieś wejście, no. A, tak mówią, ale wszyscy wiedzą, że zbierają. Nie muszę się słuchać. Nie słuchaj takich komentarzy, bo będzie po tobie. To wszystko słychać i słuchać jak piją. To musi być jakiś lokum. A, to jest coś za trawę. Aha, czy nie mogę być? To później zrobimy, bo nie wiem jeszcze co z nim mogę być. Nie poważnie. A tutaj chyba jest bar. Bo tak chlali tutaj. Za mało eleksu. Teraz? Serio? Szukasz guza? Jak wszyscy się podnieśli. Ja tego wziąłem z banek. Wow, nagle wszyscy, oh Jesus. A co z nami? Sami unicestwiamy to, czego nie zniszczyła proszę, kobieta. Proszę. Co my tu mamy? Ale brudas! Witaj wśród berserków. Jeśli chcesz awansować, musisz przestrzegać naszych świętych tradycji. Najświętsza z nich brzmi: szklanka zawsze powinna być pełna. Jo. Powiedz, co cię tu sprowadza? To chyba ominąłem te prawo, z jak mi ten Angrim wpajał w tę moją mózgownicę. Ale hej, to nawet dobre.
Powinien to dodać. To twoja tawerna? W rzeczy samej. Tawerna, azyl, miejsce odpoczynku dla ciężko spracowanych. Co, wyglądasz jakby komuś to zajebał. Każdy berserk znajdzie tu schronienie. Napijesz się czegoś? Znasz berserka imieniem Alvar? Jasne, znam Alvara. Ten idiota razem ze swoim kumplem Argorem omal nie roznieśli mi tawerny jakieś kilka dni temu. Dawno nie widziałem nikogo tak... Cenna informacja! Od tamtej pory nie widziałem Alvara. Jeśli go spotkasz, powiedz, by lepiej się tu nie pokazywał. Wiesz, gdzie może być Alvar? Obić Moria? Nie i nie chcę wiedzieć. Spytaj jego kumpla Argora. Powinien być w dziupli. On jedyny gada jeszcze z Alvarem. Ty mi powiedz. Dlaczego używacie takiej starej broni? Co? Myślisz, że mieczem nie można nikogo zabić? Broń zasilana eleksirem chyba tylko przedniesz, aby przeżyć. Zapytaj Albów. Oni mają technologię, my magię. I to oni częściej gryzą glebę. Może berserkowie akurat mieli szczęście? Ja wiem. Należysz do tych, którzy wpadają w zachwyt na widok błyszczącej spluwy? Na tym ma polegać postęp? Eleks niszczy wszystko, czego dotyka. Pomyśl o Albach. Równie dobrze mogliby być mutantami. To wynaturzenie. Skórzana zbroja nie powstrzyma broni energetycznej. Mylisz się. To magia. Natura to magia. Prawdziwa magia. Trzeba było komety, by ludzie wreszcie to pojęli. Współpracujemy z naturą. To nasze zajęcie. To przyroda daje nam manę, a mana magię. Edan różni się od innych miejsc, które widziałem. Nie mogę się wypowiedzieć. Nigdy nie byłem poza Edanem. Słyszałem tylko, że kometa wypaliła wszystko, a to, co zostało, zatruł Eleks. Tylko tu wszystko znów rośnie. To dzięki wysiłkowi pokoleń berserków mamy to, co mamy. Teraz, kiedy mamy Wszechserce, wszyscy powinni witać nas z otwartymi rękami. Błagać, byśmy przyszli uleczyć ich świat, a nie nas atakować. Okidoki. Jakiś wieść o Albach? Mówią, że kilka dni temu byli bardzo aktywni. Podobno jeden z Albów, Kalax, bardzo się zainteresował starym obserwatorium w górach na zachód stąd. Kalax? Wiesz, gdzie teraz jest? Razem ze swoimi oddziałami ruszył na północ. Zdążyli ruszyć chwilę przed tym, jak siły wysłane, by się z nim rozprawić, dotarły na miejsce. Musieli się przestraszyć. Od tamtej pory nie widziano żadnych Albów. Wiesz, gdzie dokładnie się udali? Jedyne wieści, jakie tu docierają, pochodzą najdalej z pierwszego regionu granicznego na Pogórzu Abessy. Niewielu berserków ma ochotę zapuszczać się głębiej w krainę lodu. Ci, którym udało się zobaczyć lodowy pałac, raczej nie wracają. Skąd te opowieści, co? Znasz kogoś, komu udało się dotrzeć do lodowego pałacu? Żywego? Nie. Było kilku takich wojowników, ale straciliśmy ich podczas ostatniego starcia. A to pech. Kim są berserkerowie? Jesteśmy jedynymi naprawdę wolnymi ludźmi. Wiem, wiem, ogranicza nas prawo, ale lepsze to niż przystawianie noża do gardła zgodnie ze zwyczajem banitów, czy uzależnienie się od Eleksu jak Albowie. Razem pracujemy dla dobra tej planety. Tu ciężka praca jest wynagradzana. Inni raczej nie będą wobec ciebie tak uczciwi. Dawaj, klanie. Coś do picia. Co to ma być? Co to ma być? Kupa? Zupa. No. Piwo. Wino. Taka wody. Ale dużo tutaj nie ma. Co ja ci mogę zaoferować? Papierochy mogę ci dać. Chcesz? Wolałbym wpisać, ile chcę dać.
A muszę dla siebie też mieć, nie? Ale zarobiłem. Wow. Konkret. Dlaczego tego tu używasz? Dlaczego tego używam? Bo muszę coś sprawdzić. To rzucić. Wszyscy mają to w dupie. Poważnie? Poważnie? Wszyscy mają wszystko w dupie? A, jakiś koleś. Czym mogę służyć? Szukasz tu czegoś? Jestem tu tymczasowo. Wielu deklaruje podobnie. Większość zostaje. Witaj w Goliet, Perle Magalana. Tu możesz zobaczyć, jak kiedyś wyglądała nasza planeta. Jak wciąż ma szansę wyglądać. Stąpaj ostrożnie. Niektóre rośliny uprawiane na plantacjach sadzonek są bardzo delikatne. Uszkodzenie ich oznacza wygnanie do Doliny Wyklętych. Dlatego warto uważać, gdzie się stawia kroki. To ułatwia życie. Życie w Goliet jest o wiele lepsze od tego... Podeptam jakąś trawę i mnie zajebam, tak jakbym kurczaka im... Sadzonkę zamkradnę. Plantacja sadzonek? Co to takiego? Hodujemy tu różne gatunki roślin. Najróżniejsze okazy, które udało nam się znaleźć. Najważniejszy z nich to Wszechserce. Gdziekolwiek rośnie, pobudza do życia całą okolicę. Dlatego jego sadzonki chronią specjalnie wzmocnione osłony. Możesz nas odwiedzać, jeśli interesuje cię to, co robimy. Wielu nowo przybyłych postanawia zostać ogrodnikami. Sadzonka ma osłonę. Dla dobra Magalana, zawsze oni wkurzanych stronie łażą. Mam nadzieję, że ci się tu spodoba. Ale miałeś dużo do pogadania. Nie ukarano. Niestety popełnił błąd i ma kłopoty. Kim jest nadzorca? To osoba, która spędziła tyle czasu na tej samej posadzie, że wreszcie pozostali uznali, że lepiej sprawdzi się kontrolując innych, niż trzymając się dotychczasowego zajęcia. Nie zasłużył o, sobie. Kurde. No, to pogadał, nie ma co. Arlik. Nieznajoma twarz. Jesteś tu nowy? Masz z tym problem? No, w twarz też? Nie miewam problemów. Raczej je rozwiązuję. Myślę, że wzajemnie możemy sobie pomóc w kłopotach. Jakich kłopotach? Finansowych. Jak w sytuacji, gdy ja mam trochę środków, których chcę się pozbyć, a ty masz akurat puste kieszenie. Przejdź do rzeczy. W porządku, dobrze. Mówię tylko, że masz potencjał. Od zmarnowanego potencjału gorsze może być tylko wsadzenie komuś w tyłek zardzewiałego, gorącego pręta. Do rzeczy. Uczciwy, szczery berserk. Wiem, co jest właściwe, co dozwolone, a co nie. A to ty, nowy w okolicy. Lubię sobie w nosie? Tacy jak ty nie znają prawa. Ich pomyłki mogą więc być usprawiedliwione. Jeśli zbłądzisz, jako szczery berserk, pomogę ci naprawić błędy. Byśmy obaj dostali trochę eleksitu. O rany, kurde. Brzmi jak, kurde, reklama pasty do zębów. Chcesz handlować nielegalnymi towarami? To, co nielegalne tutaj, gdzie indziej jest legalne. Prawo to kwestia geograficzna. Jeśli zdarzyłoby ci się wejść w posiadanie rzadkich, podejrzanych towarów, jako pomocny berserk, chętnie to odniosę. Pomocny berserk. Nie powinieneś mieć na imię Arlik, tylko pomocny berserk. Jak Alex.
możesz spędzić życie marząc o eleksicie, albo dzięki niemu zacząć żyć jak król. Wybieraj. Brzmisz jak narkoman. Szukasz rzadkich towarów? Pomagam ludziom w potrzebie. Kiedy ktoś znajdzie jakiś rzadki, zakazany towar, pomagam mu pozbyć się tego problemu, bez zbędnego angażowania przedstawicieli władz. Po cichu, by nie marnować czasu naszej drogiej władzy. Tak jest lepiej dla wszystkich. Oczywiście za adekwatną cenę. Robię tylko to, co na moim miejscu zrobiłby każdy lojalny wobec prawa berserk. Zajebałeś. Czym handlujesz? Handel? Nie, nie. To wbrew prawu. Nie handluję, tylko prowadzę loterię. Płacisz mi za możliwość wygrania wybranego towaru. Muszę zaryzykować? Bidowanie? Można tak powiedzieć. Jednak jeśli zaproponujesz właściwą cenę, wygrana jest twoja. Moja oferta jest ograniczona. Jesteśmy w Goliet. Prawo zakazuje posiadania wielu rzeczy. Ale jak mówią, gdzie się czegoś zakazuje, zawsze jest ktoś, kto zyskuje. Oczywiście jako prawomyślny berserk nie rozgłaszam podobnych haseł. Twoje motto życia? Naucz mnie czegoś. Jasne, czemu nie? O, no właśnie. I tu mamy wiele zamków. No, wiedziałem, że to taki złodzieżek. Ja tutaj się nie będę zanosić. Inteligencję muszę tego powiększyć o 5. Tyle zamku mógłbym się powiększyć, dzięki temu mogłem tutaj otwierać te zamki, które nie mogłem zwłaszcza. Idę. Ta technologia sprowadzi na ciebie kłopoty. Bez jej. Mogę zapiszemy sobie to i co tam jeszcze mam. Jeśli chodzi o te towary... Tak? Gdzie jest haczyk? Haczyk? Jaki haczyk? Zyskujesz solidną porcję aleksitu. Gdzie widzisz tu... Jesus! Ma. Masz mnie za głupca? What the fuck was known? Tego oczy normalnie... Zaraz... A tych nikt leciał z orbity ten cizwak. Wolę otaczać się mądrymi. Głupcy nie wiedzą, jak zadowolić wszystkich. Ani jak zarobić, mając przepisy prawa na uwadze. A ty, jak widzę, głupi nie jesteś. Masz dostęp do technologii albów? Goliet jest za cienkie na ich wynalazki. Jestem odważny, ale nie jestem banitą ani łupieżcą. Niedawno spotkałem tu łowcę głów, który próbował namierzyć jakiegoś banitę. Lepiej trzymać się z dala od takich historii. Wierz mi. Czego dokładnie szukasz? Ja? Niczego. Ale być może znam osoby, które poszukują leczniczych korzeni. Ogrodnik Born wie, gdzie one rosną. Jeśli przekonasz go, by pozwolił ci je zebrać, może znajdę kogoś, kto da ci za nie eleksit. A jeśli po prostu oddam je Bornowi? Oczywiście, możesz to zrobić. Jednak Born nie będzie tak wdzięczny jak ja. Czytaj, mniej ci zapłaci. Co jest najtrudniejsze do zdobycia? Jest coś takiego. To dość wyjątkowe. Mów. Jesteś pewny? Może nie powinienem cię w to wciągać? Sprawa wymaga zaufania. Mów wreszcie.
Ragnar, jeden z tutejszych szefów, ma coś, co bardzo mnie interesuje. Rodzaj rodzinnej pamiątki. Miecz Eryka Żelaznorękiego. Eryka Żelaznorękiego? Z pewnością o nim słyszałeś. Lekkie łapy. To największy wojownik w historii berserków. Jest tu legendą. Dzieciaki go wielbią, a wojownicy chcą być jak on. Ani nie Ragnara. Nie wiadomo, jak wszedł w posiadanie miecza, ale z pewnością nie zdobył go w uczciwy sposób. Zdaniem niektórych, Żelaznoręki był prawdziwym założycielem berserków. To on urzeczywistnił marzenia Amreka. Mówią, że 50 lat temu zniszczył całą armię walczących maszyn kleryków, posługując się jedynie mieczem. To oczywiście bajka, jednak miecz z jego imieniem jest bezcenny. Prawie. Dam ci za niego odpowiednią ilość eleksitu. Zdobędę miecz Żelaznorękiego. Ja planuję, ty działasz. Dobrana z nas para. Uważaj, dobrze? Ragnar raczej nie odda miecza dobrowolnie. Dam radę. Sowicie ci to wynagrodzę. Mam cienko proste. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Jest jeszcze coś, co trzeba odnaleźć i rozdystrybuować. Znasz dziuple? Dziupla? Co to za miejsce? Rodzaj składowiska. Przechowują tam niepotrzebne przedmioty. Facet zarządzający tym miejscem, Jora, potrzebuje pomocy przy zbieraniu rzeczy zawierających eleks. Jeśli chcesz być taki pomocny, może zbierzesz kilka sprzętów i niechcący zgubisz je gdzieś po drodze? Mam przynieść ci rzeczy zawierające eleks? Szczerze mówiąc, Jora nie znosi tego towaru. Tymczasem ja znam ludzi, którzy go uwielbiają. Wszyscy będą zadowoleni. A inne trudno dostępne rzeczy, którymi jesteś zainteresowany? Widziałeś świątynię Many, tak? Duży budynek, pośrodku Goliat? Tak. Tak się składa, że w tym budynku przechowywany jest eleks, którego używają do produkcji many. A mana działa magicznie na każdego. Mówię ci, jakby na to nie patrzeć, eleks to żyła złota. Wystarczy tylko gwizdnąć go Kaldrimowi sprzed nosa. Szukasz czegoś jeszcze? Na razie nie. Dam ci znać, jeśli pojawi się coś nowego. Dość tego. Zabieram się stąd. Chcę dokonać wymiany. Zawsze chętnie się wymieniam. Czapka złodzieja. Klasyczny akurat wyciszony. I jeszcze jest żywy. Pan przez moc parowany. Przydałem mi się jakiś kaptur. Kupię to. Uważaj na siebie. Niebezpiecznie tu przez te wszystkie stwory. Proszę, proszę. W życiu uczciwie nie zarobił. Nie trzeba pancerza. Nie mogę w to uwierzyć. Jaki kaptur. Musimy zająć się tym problemem.
pasera. Możemy obkradać ludzi i mu dawać. Także jeszcze miejsce, jak już byłem, teraz muszę znaleźć jakieś takie miejsce, które jeszcze nie byłem. Rozmawiałem z Angrimem. Świetnie, dziękuję. Wreszcie ktoś okazał się pomocny. Kiedy dotrą dostawy? Nie dotrą. Ludzie wysłani przez Angrima nie żyją. Czy wyślę kolejnych? Chwila, niech zgadnę. Wojownicy nie są po to, by uganiać się za rolnikami. Jakim cudem mam dopilnować dostaw? Brwi dziwnie znikają. On ma chmarę wojowników, którym może zlecić to zadanie. Ja stoję za ladą sama. Czy Angrim jest jedyną osobą, którą możesz poprosić o pomoc? Angrim jest naczelnikiem klanu Żelaza. A to klan Żelaza odpowiada za eskortowanie dostaw. Masz rację. Czas porozmawiać z pozostałymi klanami. Skoro klan Żelaza odmawia pomocy, ktoś musi go zastąpić. Możesz porozmawiać z Ragnarem, naczelnikiem klanu Czarnowronów, albo z Kormagiem, naczelnikiem klanu Młota. Oby któryś z nich wyczuł powagę sytuacji. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. Aha, bo to jest świat o postaci ogólnej. No. Jeśli... Dużo czy wymaga, zwłaszcza to, na czego dzisiaj dostaje się. Możemy się wymienić? Aha, tu nam miała do tej broni. Jakieś pary. Ciemnozielony kaptur tu miała. A ten trochę lepszy miałem. Przyznać te niektóre rzeczy, które tu mamy, jakieś takie niepotrzebne. Jakieś śmiecie, kosztowności, tego nie potrzebujemy. Nie wydaje mi się, że nieskończenie wiele ten krzypuny, więc... Jak w gotiku!
szorstki, nieprzyjemny, ale spełnia swoje zadanie. Jak to papier toaletowy. Można. Całe gdzieś śmiecie przynajmniej wróciłem. Czekaj, tam to jest. Co się stanie, gdy staniemy się zależni od maszyn? Rypniecie. To jest mi potrzebne. Oświetlenia w nocy. Trochę obóz na bagnie. Słuchaj, te żaby. Muchy, żaby. Genne ziele może jeszcze tu uprawiacie. Skąd te papierosy? Nie teraz. Odłubiesz w tej wodzie, co? Szybko! Musisz mi pomóc. Dziko gnije całe urwisko. Zagrażają sadzonkom. Musimy je powstrzymać. Za mną. Aha, Born. Kolejny stwór! O kurde. No, klata! się poskładały. No, jakiś nick. Ale tutaj skąd wyrazy? O kurde, jakoś się skinie. Ruda? Ruda żelaza? Teraz to wrócę. I tyle na ten temat. Czym dokładnie się tu zajmujecie? Dbamy o sadzonki. Otoczony troskliwą opieką, przy odrobinie szczęścia, któreś z nich dojrzeją i zmienią się. No ty chlałeś w barze. Spośród całej hodowli udaje się to tylko kilku roślinom. Jednak to wystarczy. Wystarczy, by uratować Magalana. Plantacje sadzonek są bezpieczne. Dziko gnije zabite. Dziko gnije. Szkodniki. Podejrzewał, że coś grasuje na klifach. Rozumiem, że z Orikiem wszystko w porządku.
Na to wygląda. Dobrze. Doceniam twoją pomoc. Dziękuję, że do nas dołączyłeś. W jakim stanie są sadzonki? Musimy przeszkolić nowego strażnika. Trochę to potrwa, zanim odzyskają właściwą ochronę. Tymczasem mamy kolejny kłopot. Wszyscy ogrodnicy naprawiają szkody wyrządzone przez dzikogniję. Brak mi ludzi do zbioru leczniczych korzeni, o które proszą uzdrowiciele. Potrzebujesz kogoś do zbioru korzeni? Tak. Kogoś, kto je zbierze i tu przyniesie. Przyda nam się każda para rąk chętnych do pomocy. Lecznicze korzenie są nam potrzebne do opieki nad rannymi. Naucz mnie czegoś. Dobra, niech będzie. A, to masz przetrwanie. Komunowa. Siła trwała mi, że cię przyda. Cholerna technologia! Zabierz to do dziupli! Czekaj, co tam trzeba? Czekaj! Naucz mnie czegoś. Dobra. Inteligencja. Naucz mnie. Dobra. Przyjadę, żeby się trwało w ręce. Nawet coś więcej. Nawet zbiorę ci do ciebie. Zbiorę lecznicze korzenie. Świetnie. Będę ci wdzięczny. Pozostali też. Upewnij się, że zrywasz dojrzałe korzenie. Tylko one mają właściwości lecznicze. Gdzie znajdę lecznicze korzenie? Rosną w małych kępkach wokół jeziora powyżej Goliet. Znalezienie ich może ci zabrać trochę czasu. Łatwo je przeoczyć. Rozumiem. Dobrze, teraz do pracy. Prawdopodobnie jakbym miał te dodatkowe punkty, to możliwe bym wyciągał więcej EXO może. Czy coś tam daje, czy jakieś większe informacje. Ale ten jest zajebisty, kurwa, koleś. Really? Naprawdę nie potrafisz przejść? Nie potrafisz wziąć tą nogę, postawić na tej desce, podnieść dupę do góry i byś przeszedł? To ty, kurde, będziesz... Nie powinieneś głośno o tym. Aha, czyli nie mam mówić o tym, że się zakodowałeś, a wszyscy wokół widzą. Okej, nic nie widziałem. A z tym orykiem trzeba pokazać. Pieprzone mutanty! Są tak spragnione eleksu, że próbują wyjadać manę z sadzonek. Cała praca na nic. Cholerne dziko gnije, wszystko zniszczyły. Mutanty jedzą eleks? Jest dla nich jak narkotyk. Jeśli go nie biorą, umierają. Prędzej zrezygnują z jedzenia niż eleksu. Niestety to nie pomaga mi uratować sadzonek. Opiekowanie się nimi to mój obowiązek. Chwileczkę. Wyglądasz znajomo. Już gdzieś cię widziałem. Mylisz się. Bo jestem łysy i mam szale. Nie powiedziałem, że się znamy, tylko że cię rozpoznałem. Chociaż to niemożliwe, żebyś to był ty. Co dowódca Albów miałby robić w Goliet? Zarzuciłeś podbój Magalana i postanowiłeś poszwendać się tu ze mną? To by dopiero było szaleństwo. Zupełnie jak on. No. Powinieneś uważać. Jeśli ktoś jeszcze cię rozpozna, to znaczy pomyśli, że cię rozpoznał, możesz już nigdy nie wrócić do Lodowego Pałacu. Ale śmieszne. Okej, nigdy mnie nie widziałeś, wiesz? Uważaj na te cholerne mutanty. Nie można się od nich opędzić. Nie, kurde, ale mam dużo do powiedzenia. Cała żyła rudy żelaza. Jeszcze na razie nie wiem, co to jest kopanie.
na to wygląda. Albo nie mam kilofa chociaż. Tam też widziałem górnictwo. Tak, mam jeszcze 5 punkty jeszcze i musiałbym sprawdzić sobie, na co mogę jeszcze to wydać. Siłę to bym miał broń do walki wręcz. Ręczność. Siła ataku, siła parowania. Takie ciosy, granaty. Tak, z plecakiem odrzutowym. To nie. No jeszcze trochę zdobyłem. Otwieranie zamków. O, to mu się. A, to tego złodzieja pójdę. To tam też otwieranie zamków. Jakieś okowa, no to na razie nie potrzebuję chyba. Górnictwo. Nie. Dużo sprytu musiałem mieć. Frakcji. Czyli praktycznie chyba siłę, czyli tutaj broń, siłę, czyli muszę zwiększyć. Będę mógł się już nauczyć tego walki i tego ludzieństwa. Zajebiste przejście. Nie widzę. No, tutaj nic nie ma ciekawego. Jesus. Jego ochownik i zupę. Eldurze, słyszałem, że wszczynasz awantury z klanem żelaza. No i co? Masz jakiś problem z klanem żelaza? To nie ja mam problem. To ta zarozumiała pała Oran ma problem. Nie chce obsługiwać mnie ani nikogo z klanu Młota. 10 dni służby ciągiem, a na koniec dowiadujesz się, że nie możesz napić się piwa? No, przykre to. Dlaczego Oran nie chce obsługiwać się w tawernie? Może pielgrzym cię oświeci w tym temacie? Ja nie mam pojęcia. Jednego dnia Oran sprzedaje nam piwo, a następnego nie chce nas nawet wpuścić do tawerny. Co ci do tego? Cormac chce uniknąć konfliktu pomiędzy klanami. W takim razie ktoś powinien pogadać z Oranem. To ten zafajdany bubek ma problem, nie ja. Niech spuści z tonu. I zacznie znów wpuszczać klan Młota do tawerny, a sprawa się rozwiąże. Podobno pies na baby. Nie dziwne, że ma teraz kłopoty. Może później. Nie wiem, czy dopiero gadane nie ma co. Nie ma jak ja. Chłopak na pozytki. Thank you.
Czekaj, chwila. Co znowu? Skoro masz zamiar tu zostać, warto byś się z kimś zaprzyjaźnił. What the fuck? Więc na pewno nie z tobą. Może skoczysz do tawerny. Spadaj. I z niej przyniesiesz. Co ja mam do ciebie teraz zlizać dupa? Sam sobie przynieś. Sam sobie przynieś. Myślisz, że wkurzanie strażnika w dniu przybycia to dobry pomysł? Mówimy to tak. Będąc na twoim miejscu, chciałbym, żeby strażnik był mi winien przysługę. Znam tu ludzi. Należę do klanu Czarnowronów, a ty nie. O! Ale straszny. A twój przyjaciel Alvar? Co z nim? Wiesz, gdzie jest? Powinien stać na straży. Skąd mam wiedzieć? Pojawia się i znika według własnego uznania. Jeśli go szukasz, sprawdź w tawernie. Zapytaj Orana, gospodarza tawerny. Mógł go widzieć. Dobrze. Obserwuję cię. Nie rób niczego głupiego. A komnąć się w dupę i ucieknąć mogę? Może powinien wybrać co innego, być mniejszym, zdobyć więcej expa, ale... Nie trafię gościa. Angrim wie, kim jesteś. No to nie żyję. Chociaż skoro mnie ostrzegasz, może zechcesz mi pomóc. Muszę się stąd wydostać. Jak mogę pomóc ci w ucieczce? Rika, żona Ragnara. Ona na pewno mi pomoże. Dlaczego Rika miałaby ci pomóc? Ona rozumie. Wielokrotnie słyszałem, jak mówiła, że wolni ludzie powinni współpracować. Nie powinniśmy ze sobą walczyć. Proszę, idź do Riki i poproś, by mi pomogła. Uratujesz mi życie. Niech ci będzie. Czy trup bardziej by się przydał? Już to kiedyś słyszałem. Nie zasłużył sobie na to. Poważnie? Przysyła mnie klan Młota. W takim razie przykro mi, bar zamknięty. To go otwórz. Od teraz zaczniesz znów obsługiwać klan Młota. Czyżby? Do tej pory sądziłem, że to ja decyduję o tym, kogo obsługuję. Nie widzę powodów, dla których miałbym zmienić zdanie. Wszyscy jesteśmy berserkrami, charyzmaczy. Chciałem przygotować klan Młota, bo to picie w swoim własnym piwie. Zacznij ich obsługiwać, albo cię zabiję. Alexity i to raczej. To się nie może tak skończyć. Poczekamy. Już to słyszałem. A co z nami? Trzeba to całkowicie przerobić. Oczywiście. Jeśli masz na ten temat, może znajdę jakiś sposób. Wbiję sobie tam poziom i ten. No. Zobaczysz. Tak, dzisiaj. No, już się ty nie spiesz. Proszę, proszę. Naucz mnie czegoś. Jasne, czemu nie? Jasne, jasne, jasne. Naucz mnie tego. Nam się przyda otwieranie lepszych zamków. Ja zostaje mi tylko ulepszyć walkę. Żebym teraz jeszcze mocniejszy. Chyba tutaj jeszcze nie byłem. Hej, co tam chowasz?
Nie wiem, o czym mówisz. Tam na ręku, co to jest? To adiutor. Pierwszy raz go widzisz? Nie, widziałem już podobny, a nawet kilka. To technologia zasilana Eleksem. Tego rodzaju urządzenia są zakazane w Goliet. Eksponując coś takiego, możesz sprowadzić na siebie kłopoty. Serio? Ale mi to nie przeszkadza, wiesz? Jeśli chcesz go zabrać, będziesz musiał odciąć mi rękę. Dobrze. Jeśli o mnie chodzi, sprawa jest zamknięta. Jednak byś nie świecił tym po oczach. Bardziej porządni mogą uznać, że obcięcie ci ręki to niezbyt wygórowana cena za przestrzeganie prawa. Pamiętaj, że jeśli znajdziesz jakieś sprzęty z Eleksem, powinieneś przynieść je do dziupli. Jo, a potem to sprzedajesz na lewo. Jak można zrobić cokolwiek bez użycia technologii? Nie odrzucamy technologii jako takiej, tylko tę zawierającą Eleks. Wystarczy się rozejrzeć, by stwierdzić, że radzimy sobie całkiem nieźle. Wolne życie. Na wzór tego sprzed uderzenia komety. Wyhodowane dzięki manie. To lepszy sposób na wykorzystanie Eleksu niż konstruowanie jakichś urządzeń. Zbieramy sprzęty, wyciągamy z nich Eleks, a resztę złomu zostawiamy w dziupli. Dziupla? Miejsce, gdzie zabieramy zakazaną technologię. Raczej dziupa. Eleks trafia do świątyni many, a reszta złomu zostaje w dziupli. My odtruwamy ziemię skażoną Eleksem i używamy jej, by leczyć. Nasi uzdrowiciele mieszkają w górnym pasie. Lepiej siebie już raczej nie uleczyć, taka szpetna moda. Dlaczego nie połączycie tego z korzystaniem z technologii? Gadasz jak ci technomaniacy. Patrzą w przyszłość, zapominając o historii. Zachowały się książki z czasów przed uderzeniem komety, z których wynika, że są inne sposoby, by zasilać maszyny. Jednak zatruwają one powietrze i ziemię. Dlatego Amrek i nasi przodkowie zdecydowali, że technologia, która zatruwa naszą planetę, powinna być zakazana. W momencie, kiedy odrzuciliśmy maszyny i postanowiliśmy oczyścić Magalana, natrafiliśmy na manę. Za odrzucenie technologii natura podziękowała nam magią. Po co nam technologia, kiedy mamy czary? Albowie szprycują się Eleksem. Klerycy zasilają nim... Po co nam Transformersy, skoro jesteśmy Harry Pottery? Eleks daje album siłę. Tak sądzisz? Może. Nie, dla mnie pozostają zagadką. Większość ludzi wie, że albowie wyodrębnili się z frakcji kleryków, ale nikt nie wie dlaczego. Kochają Eleks i nie mogą bez niego żyć. Ale dlaczego? Gdybyśmy to wiedzieli, być może moglibyśmy z nimi porozmawiać. Wynieśli się do Ksakoru i przychodzą tu tylko po to, by zabijać. Zmieniają się, nie przypominają już ludzi. Nam mana pomaga rzucać zaklęcia, ale dla albów jest trująca. Albowie też potrafią rzucać zaklęcia. Tak, to coś, czego nie rozumiem. Jeśli potrzebujecie Eleksu, dlaczego chcecie się go pozbyć? Paradoks Amreka. Mówią nam, że Eleks to całe zło tego świata, a jednocześnie to jedyne lekarstwo. Zbieramy go i transmutujemy w nadziei, że wygramy wyścig z tymi, którzy wykorzystują go do niszczenia. Mógłbyś nam pomóc. Chcesz, bym zebrał Eleks? Z pewnością widziałeś tego metalowego potwora tam na horyzoncie. To konwerter. No i co? Albowie zbudowali go, by pozyskiwać Eleks tu, w Edanie. Nasi wojownicy zmusili ich do odwrotu. Ta maszyna to rak toczący okolice, ale możemy spróbować ją wykorzystać, a zwłaszcza zgromadzony w niej Eleks. Paradoks Amreka. Z horroru zrobimy magię. Zadanie nie jest łatwe. Potrzebuje elementów konwertera, które zawierają silnie skoncentrowany Eleks. Myślisz, że dasz radę je zdobyć? A pff, najpierw mam to nieprzyzna, nie? A jeśli złapią mnie na przenoszeniu Eleksu do Goliet? To legalna sprawa, masz na to moje słowo. Potrzebujemy tego Eleksu. Amrek i Pielgrzym jednomyślnie stwierdzają. Magia to lek, a technologia przekleństwo. Wszechserca oczyszczą Magalana. Nie potrzeba do tego maszyn.
Naszym zadaniem jest poradzić sobie z całym tym bałaganem, do którego doprowadziła technologia. Patrz. Co za ekolodzy. Jeśli eleks to samo zło, dlaczego używacie eleksitu jako pieniędzy? Chcesz powiedzieć, że lepiej byłoby go przemienić w manę? To w końcu eleks, prawda? Tak, ale koncentracja eleksu w kryształkach jest zbyt mała, by transmutować go w manę. Może kiedyś to będzie możliwe, ale do tego czasu jest przydatny. Wszyscy go używają, więc my też. Cieszę się, że to pielgrzym i naczelnicy muszą rozwiązywać wszystkie te kwestie. Make sense. Od tego myślenia może rozboleć głowa. Więc nie macie zamiaru konfiskować eleksitu? Potrzebujemy go jak najwięcej, by móc kupować niezbędne nam rzeczy. Póki tu jesteś, możesz się wymieniać. Zdobędę części konwertera, o które prosisz. Świetnie, dziękuję. Tylko bądź ostrożny. Ostatni śmiałek, którego tam wysłaliśmy, nie wrócił. Obiecał, że się pośpieszy. I tyle go widzieliśmy. Nie. Nieźle go coś kupowałem. Przysyła mnie Angrim. Mam zebrać broń zawierającą eleks. Doprawdy? Tak. Broń, którą zabrano klerykom. Chcę ją obejrzeć. I mam ci ją dać. Tak. Gdzie jest? Mam ją w domu. Czeka, by zabrać ją do dziupli. Tam ją znajdziesz. Mogę ją wziąć? Znasz zalecenia. Wiesz, gdzie jest broń. So... Dziupa dziura. Zbierać. Jesteś tu nowy, nie? Jesteś przybyszem? Co myślisz o naszych prawach? Sądzisz, że powinny być przestrzegane restrykcyjnie? Czy raczej traktowane jak wskazówki? Guidelines. Prawa powinny być traktowane jak wskazówki. Najwyższy czas cię przeszkolić. Dlaczego pytasz mnie o prawa? Cóż, nie jesteś jednym z nas. Nie dziwi mnie, że niespecjalnie obchodzi cię prawo. Słuchaj, mogę mieć prośbę? Jako niezrzeszony nie jesteś zobligowany prawem. Przynajmniej nie tak jak prawdziwi berserkowie. Kim jesteś? Nazywam się Ornir. Jestem robotnikiem w dziupli. Zbieramy tu zakazaną technologię. Jedna maszynka za drugą i na Magalanie od razu robi się bezpieczniej. Sam to wymyśliłem. O, wszyscy rozumieją, co tu robimy, zwłaszcza nowo przybyli. Bystry jesteś. Jak powiedział Amrek, technologia nas uwodzi i sprowadza na drogę grzechu. Więc pomagamy tym o słabszej sile charakteru i usuwamy pokusy. O rany. Święta wojna. Jakiej pomocy potrzebujesz? Wydaje mi się, że kogoś widziałem. W dziupli. Uciekł. Szwenda się poza miastem na drodze obok bramy. To chyba Banita. Coś mi się wydaje, że ma chrapkę na sprzęt, który przechowujemy w dziupli. Jeśli tak, to lepiej, żeby zniknął. Może powiesz o tym strażnikom? Nie, oni... Jeśli to prawdziwy Banita, nie poradzą sobie z nim. Nie są najlepszymi wojownikami, dlatego trafili tu, a nie na pierwszą linię frontu. Nie chcę narażać ich na niebezpieczeństwo, ale ty
Wyglądasz na typa, który daje radę. Ja daję radę, jo. Co miałby tu robić Banita? Kraść, a co innego? Tym skurczybykom chodzi tylko o wzbogacenie się. Ha, wam nie? Do dziupli trafia sprzęt, czy mi, z którego mi też? Odessano Elex. Dla nas jest bezwartościowy, ale dla Banity? Oni umarłemu trumnę by sprzedali. Jak zysk, to zysk, nie? Dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Nie wolno mi opuszczać stanowiska. Mam tu swoją robotę. Tchórz. Jestem ekspertem od technologii. Jo, Angrim wolałby, żebym się nie narażał. Gdyby chodziło o sprzęt, zająłbym się tym. Odessał Elex. Prawo nie zostałoby złamane. Ale... słuchaj, Angrim już ma na mnie oko. Jeśli zbliżę się do jakiegoś Banity, czeka mnie śmierć lub wygnanie. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Zabij Banitę. Najlepiej zachowując bezpieczną odległość. Nie możesz podchodzić zbyt blisko. Jestem pewien, że on coś knuje. Zajmę się Banitą. Świetnie. Bardzo dziękuję. Widziałem go przy skałach. Zaraz obok bramy Goliet. Wiesz, poniżej dziupli. Powinieneś sprawdzić te okolice. No, na pewno. Tak sobie Lexi leży. Za tym, co tu jest, ślinki. Przejść. Mówię o czymś, że coś leży i mam to wziąć, ale kurde nie widzę tego. O, ten naprawdę to on robi te balisty, no. Przynajmniej się na czymś zna. Staroświeckie, ale zawsze. To są sobie te roślinki były. Trzeba tam wbić wyżej znowu. Nie gadają. Skąd ta ślepota? Jak to możliwe, że patrzą na to samo co ja, a widzą coś zupełnie innego? Twoim zdaniem wszyscy powinni myśleć w ten sam sposób? Nie, jednak kiedy pojawia się coś oczywistego, dlaczego inni tego nie rozumieją? Przegrywamy wojnę. Nasi wrogowie to wiedzą, my to wiemy. Dlaczego więc nikt nic nie robi? Nikt nic nie wie. Brakuje rozwiązań, sposobów, byśmy mogli wygrać. To ludzie obstają przy starych metodach, zakazując nowatorskiego myślenia. Skoro tak twierdzisz? Gadanie nie ma sensu, jeśli nie stoją za nim czyny. Jeśli postanowisz tu zostać, nie powinieneś zamykać się na świat. Moim zdaniem mury Goliet ograniczają poglądy każdego, kto w nich zamieszkał. So deep. Straszne.
cholerni albowie. Wszyscy mają ich dość. Nic. To już jego problem. Wiem, że tutaj kolejną misję zrobić, a to na samym odcinku. Dziękuję za uwagę i subskrybujcie, lubujcie. Na razie. Hej.